nowy motyw tegorocznych vlogmasów, czyli poranna kawa. Więc teraz chciałam ci powiedzieć, że jest 1 grudnia, 2 grudnia, już to oznacza, że można słuchać Michaela. Co nie kropek? Kropuś? Ja nam tylko wczoraj chciałam, bo to był 1 grudnia. Cieszysz się? Ojejku! Chodź tu, podejdź tu. Powiedz, cześć vlogmas. Ojejku, cześć. Cześć. Na chwilę obecną to jest moje ulubione mleko do kawy, czyli mleko ryżowe Scotty. Ono w dodatku jeszcze jest z wapniem. Drugie, które polecam, to jest Natumi, ale to naprawdę z kawą pasuje mi najbardziej, bo jest słodkie i ma naprawdę dobry skład. Dobra, na śniadanie mam jogurt z improwizowaną granolą z patelni, syropem z mrożonych owoców leśnych, trochę siemienia, trochę konopi i dużo superfoodsów. Może w przyszłości, w najbliższych filmach dorzucę wam jakiś tutorial. Chciałam wam powiedzieć, że zamówiłam jakieś 2 tygodnie temu już prezent dla mojej mamy na święta. To jest całe to pudło i mam pewien problem. Generalnie nie chcę wam zdradzać, co to jest, bo osoby związane z moją mamą mogą to oglądać. Ale mam problem, bo chciałabym dać jej to wszystko już teraz, bo to jej się może naprawdę przydać. Bliżej świąt wam zdradzę, co to jest. Ale rozważam podrzucenie jej części na Mikołajki, także wtedy wam pokażę, co zakupiłam. Podpowiem, że to było z okazji Black Friday, gdzie generalnie jestem przeciwniczką korzystania z takich zakupowych szałów i okazji. Tak w tym przypadku uważam, że to była bardzo dobra inwestycja i bardzo dobry deal. Zebrałam samotne banany. A nadszedł ten moment, kiedy ja spełniam swoje marzenie od ostatniego miesiąca. Oh, dobra, zmieniam rękę, kochani. Jaka jest pierwsza piosenka, mamo, pamiętasz? A nie It's Beginning to Look a Lot Like Christmas? Boże, co ty tam wywaliłeś? Kochani. Powiem wam, że to zabrzmi dziwnie, ale czuję, że mam za dużo kosmetyków. Staram się jakoś je trzymać w porządku, ale wygląda to no, mocno bałaganiarsko i chyba będę musiała zredukować ilość produktów, bo ich wcale nie używam. Dzisiaj na obiad mamy jedno z moich ukochanych dań, a szczególnie ulubionych mojej mamy. Jest to stir fry po tajsku z kuchni Lidla. Jest boskie i już wam pokazuję przepis. O, przepis wygląda tak, jakbyście go szukali. Warzywa stir fry po tajsku. I jest po prostu świetny, jest całkowicie wegański. Chyba nie mogę w to uwierzyć, ale przyjechałam tramwajem do miasta z mamą. Uwaga, uwaga, uwaga. Ta-da! Słynniejszy jarmark Boże Narodzenie w Europie jest w Łodzi, słuchajcie, zawiera aż 7 straganów. Proszę Państwa, moje miasto jest przepiękne, patrzcie. A, super, nie pokazałam nic, jestem na środku kadru. Te serki są po prostu boskie. Jeżeli macie możliwość sobie kupić, to polecam każdy smak. Serio. Dzisiaj jest motyw przewodni generalnie muzyczny. Co mam? Chciałam ci powiedzieć, Kuba, że jako, że właśnie przeczytaliśmy komentarze i dostałam też komentarz, że wiele osób liczy na to, że będziesz na wielu vlogach w tym miesiącu. Da się zrobić. Więc musimy jakieś ciekawe te materiały przygotować. O, czy chcecie zobaczyć, jak pieczemy pierniczki? Pierniczki. Dobra. Na koniec chciałabym powiedzieć wam o kampanii Pierwsza doba bez smogu. Z tego co wiem,
można wziąć w niej udział do dzisiaj, dzisiaj dla Was, czyli do 4 grudnia, bo 5 grudnia jest wielki finał. Kampania polega na tym, żeby cała Polska wstrzymała oddech na 24 godziny, czyli wrzucamy film, kiedy wstrzymujemy oddech na Instagrama, oznaczamy kampanię Wstrzymaj Smog i tworzymy jeden długi film, który pokazuje, jak Polska nie oddycha. I celem tej kampanii jest to, aby ten oddech został wstrzymany łącznie na jedną dobę, na 24 godziny, żeby to była pierwsza w pełni bezsmogowa doba. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy pomysł na kampanię, no i oczywiście cała myśl przewodnia i cały jej zamysł jest bardzo, bardzo ważny i podpisuje się pod tym w pełni. Także wszystko Wam podlinkuję w opisie i możecie sobie poczytać o tym, na czym to polega. Ja wrzuciłam swój klip i Was również zachęcam. Na koniec chciałam się jeszcze pożegnać, ale Kuba musi tu przyjść. Kuba, musisz czekać, jak on nie wybawi. Widać mnie. No, to powiedz coś na koniec filmu. Do całych świąt. I smacznego jajka. Wegańskiego. Pa!